Legia Warszawa rozbiła Dynamo Mińsk w trzeciej kolejce Ligi Konferencji. Zimno było na meczu, zmarzliśmy. Trzeba się teraz posilić gorącą herbatą. Gorąco było na trybunach, o tym zaraz opowiemy razem z Michałem Skibą. Cześć Michał. Cześć, cześć. Potwierdzam. Gorąco też się zasilam tutaj herbatą jeszcze przy tej krótkim komentarzu. Przemek Owiara, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy sobie teraz chwilę z Michałem dyskutować o tym, co wydarzyło się na trybunach przede wszystkim, bo Michał, było, tak jak powiedziałem, gorąco i po stronie polskich kibiców, i po stronie tych białoruskich. Pojawili się białoruscy kibice na tym spotkaniu, ale nie byli to kibice pro łukaszenkowscy, bo tacy nie dostali możliwości nawet wyjazdu tutaj na mecz. Myślę, że nawet by nie chcieli tutaj wyjeżdżać. Ten mecz został zablokowany w białoruskiej telewizji. Białorusini tego obejrzeć przed swoimi odbiornikami nie mogli. Może dodajmy, dlaczego w ogóle tak się stało. Tak, ale tylko chciałem jeszcze dodać, że dla samego Aleksandra Łukaszenki to chyba dobrze, że zablokował ten mecz, bo nasłuchałby się mocno o sobie, chociaż podejrzewam, że odpowiedni ludzie mu doniosą i pokażą. To był pewnie jeden z powodów, dlaczego ten mecz nie poszedł w ten białoruski region. I chyba dobrze się stało, no bo pierwsze Dynamo Mińsk to jest kochany klub Łukaszenki. On dzisiaj zaprezentował się pytanie, ale to warstwę piłkarską pewnie do niej przejdziemy później. Oczekiwaliśmy z panem Przemkiem można taki wziąć ze sobą grubej oprawy kibiców Legii. Jej nie było. I nie było jej. I chyba dobrze. Pewnie to, że się nasłuchaliśmy, czegoś nasłuchaliśmy, to jedno i to chyba wystarczy. Co? Oprawa myślę, żeby była. Przekonany jestem, żeby była, tylko wszystko idzie o pieniądze. I myślę, że kary za taką oprawę czysto polityczną byłyby ogromne. Była oprawka. Widzieliśmy tę oprawkę, taki szybki, prosty przekaz do Łukaszenki. Nie będziemy tutaj powtarzać, gdyż YouTube zaraz nas zablokuje. Natomiast... Ale chyba to może jakiś fragment poleci, to wypikowane zostanie. Wypikowane, tak. Ewentualnie w obrazku będą przynajmniej te transparenty. Będziecie wiedzieli, o co chodzi, co tam się... Będziecie wiedzieli, o co chodzi, co tam się pojawiło. Uważam, że polscy kibice, wiecie co, jak zawsze często razi mnie to i każdego z Was, wielu z Was pewnie razi to, w jaki sposób kibice czasami w nieparlamentarnych słowach się wypowiadają podczas meczu. Tak, to mam wrażenie, że troszkę mnie raziło. Nikogo to chyba nie raziło i przez pierwsze 5 minut było tak, że w zasadzie słuchaliśmy jeden fragment, a więc... Wiecie co, nic dobrego na Aleksandra Łukaszenkę. W pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy to będzie tak od pierwszej do 90 minuty. Ten repertuar się zmieniał, ale wciąż było bardzo mocno. I to trzeba oddać, ta strona kibiców gości, gdzie było kilkudziesięciu, nie wiem, dwustu kibiców. Oni także wtórowali całemu stadionowi. I w zasadzie wszystkie trybuny współpracowały. Rzadko to się dzieje, żeby kibice gości współpracowali z Żyletą. Żyleta oczywiście zawsze pozdrawia Zagłębie Sosnowiec i Olimpię, dlatego z racji wiadomych te drużyny tu nie przyjeżdżają, więc mało jest okazji, żeby tutaj kibice gości mogli się współfalić z Żyletą. A tutaj od razu było wiadomo, że będzie taka szansa poprzez te takie biało-czerwone flagi, które jednoznacznie sygnalizują, że jesteśmy Białorusinami pozytywnie nastawionymi do europejskiej polityki, tak bym powiedział.
stronie mocy. I jedni i drudzy na pewno tutaj byli. Zresztą, tak jak mówisz o tych pozdrowieniach Zagłębia-Sosnowiec i innych, to pozdrawiani byli też inni, czyli Putin i Łukaszenka, ale to w zupełnie inny sposób. Każą na boisku na pewno nie kibicować. Ja cię zapytam, czy jest szansa, że być może przedstawiciele Legii zagadali, tak to można ująć, porozmawiali ze środowiskiem kibicowskim z taką prośbą, nie róbcie właśnie tych obraw, bo to może być coś, co was nie podniesie finansowo na długo, no bo kara może być ogromna, a UEFA nie ma cierpliwości do Legii i mogłaby naprawdę uderzyć w drugiej. Mogłaby nawet zamknąć, myślę, trybunę, tak mogłoby się skończyć. A niedawno mieliśmy 8. rocznicę pustego Zielonego Legii i mecz z Realem, gdzie było 3-3. Szkoda, że przyjechała tutaj jakaś fajna drużyna, może już w późniejszej fazie ligi, konferencji i nie zobaczyła tego spotkania, żadna fanka, żaden fan nie będzie. Dwa, trzy słowa o piłce nożnej, samej czysto piłce nożnej. Ciężko mówić o samej piłce nożnej teraz, natomiast mecz skończył się wynikiem 4-0 i Aleksander Łukaszenka na pewno był smutny z dwóch powodów. Pierwsze, co powiedzieli na kibiców, a drugie, to że ukochany zespół dostał baty 4-0. No właśnie, kurczę, liczyliśmy nawet z operatorem w naszym kamerze, to można trochę nas przybliżać. Niech on tutaj da znak, byle że ubliżać, jest. Byle nie ubliżać. Byleby nam nie ubliżał. Ubliżań już mamy dosyć przez te 90 minut, chociaż w dobrym kierunku te obelgi szły. Dosyć łatwy mecz piłkarzy Legii i właśnie to chciałem powiedzieć, bolało nas, że Legia nie potrafiła jeszcze dorzucić 5-6 gola, ale to może jest to takie narzekanie już trochę na to wraz niepotrzebne, ale mieliśmy taką nadzieję, że się skończy jeszcze wyżej. No bo Legia po tym meczu jest przynajmniej na razie, gdy tu stoimy i rozmawiamy, liderem Ligi Konferencji. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Ale następne mecze wchodzą w grę. Tak. Kapitalny mecz Lukiniasa. Zapraszam się do stołu. Jestem przy stole. Kapitalny mecz Lukiniasa. Od początku meczu, od początku tego spotkania chwaliliśmy go za tę dynamikę i za to, jak doskonale porusza się po tym boisku. To prawda, chociaż ja wiem, że przynajmniej mi puszcza oko, bo ja trochę do Lukiniasa miałem zastrzeżeń, a on nagle bach i zrobił liczby. Nie, fajnie sobie wszyscy radzili. Może co bym chciał zobaczyć więcej, to Rubena Pinaga, bo jest naprawdę tak słabego zespołu, ale to też jest znowu takie czekanie się sztuka dla sztuki. Wszyscy fajnie wyglądali i no i kurczę, Lukinias pokazał to, co pewnie na co liczył Jacek Zieliński, go sprowadzając z powrotem do Legii, czyli taką mobilność, z każdym potrafił sobie ułożyć grę na małych przestrzeniach. Po pierwsze dorzucił gole i wyglądało to bardzo dobrze. Margula też wyglądał fajnie, ten gol na 4-0, drugi Kamilu, tak? Potwierdzasz, 4-0, że taki majsterz tak wsadzić tak do łopatkę i podrzucić. Stąd ten apel Majuros, żeby tych goli było więcej. Ja nie chcę deprecjonować rywali, nie się tego robić, ale... Ale deprecjonujmy rywali. Na tym tle tych lewów to wszyscy dobrze wyglądali. To prawda. Piłkarze nie ma, mimo że sporo wycieczek zanotowali w pole karne Legii. Dzięki widać było, tak, dzięki pewnie jakiejś takiej moszalacji może, ale widać było, że to jest zespół, który nie ma tutaj prawa żadnych punktów wyjść z Łazienkowskim. Wygana z Dynamem Mińsk, 9 punktów Legii Warszawa w tej edycji Ligi Konferencji, natomiast nie oszukujmy się. Liga jest najważniejsza dla Legii, a za chwilę widzę mecz z Lechem Poznań bez Gonzalo Sayo na ławce rezerwowych. Jak sądzisz, jaki to miało wpływ na drużynę? Może krzepiący? Krzepiący, mówisz, że Żyleta nawoływała od razu po meczu do piłkarza Legii, że bardzo ważny mecz jest w niedzielę i że trzeba go wygrać. Szkoda, że nie ma Gonzalo, bo tracimy od razu, ta temperatura spotkania tak trochę spada do takiego poziomu. Gdyby Portugalczyk był na ławce, byłoby na pewno jeszcze bardziej ciekawie. Ten mecz zapowiada się bardzo fajnie, bo okej, Lech potknął się z Puszczą, ale to już jest tak zwana aura Lecha, który dobrze gra i nagle przychodzi mecz z Puszczą i coś się nie udaje. Czy doda skrzydeł brak Fejo? Nie wiem, właśnie to może być problem. To może być problem, bo widzimy, że ta drużyna fajnie ze sobą zaczęła funkcjonować. Dzięki Fejo piłkarze stanęli murem za Fejo, gdy trochę było gorzej. I oni teraz się oddzielili Portugalczykowi swoją super grą.
Odczuwam delikatny problem, ale nie tłumaczyłbym piłkarzy Legii brakiem fajonowca, gdyby coś się nie powiodło na Bułgarsku. Super kibice dzisiaj, super piłkarze, myślę, super my przez te 8 minut trochę więcej. Żyjemy, nie zmarzyliśmy do reszty. Tak jest. Dziękujemy bardzo za to, że nas oglądaliście w tym krótkim komentarzu. Zapraszamy Was na nasz kanał Super Express Sport. Łapki w górę, bądźcie z nami, bądźcie Super Express Sport. Dobranoc!